Jasne, szczyt marzeń zaręczyć się w więzieniu. Magda Pyznar zasłynęła z udziału w programie Warsaw Shore i tam zdobyła swoją popularność. Ja na przykład wchodziłam do programu jako pewna siebie osoba, a wychodząc z niego to była po prostu totalnie zrujnowana pewność siebie. Dość szybko jednak zrozumiała, że to nie jest droga, którą chce iść. Bo ja generalnie tego udziału w tym programie nie żałuję. Uważam, że rzecz, która nie istniała, ja ją widziałam w swojej głowie i robiłam afery o to. Obecnie jest mamą 4-letniej Zuzi i autorką książek takich jak 60. Dla mnie normalne jest, że ja mówię o swojej mamie mamo tamto. Natomiast kiedy już ktoś zaczął o mnie mówić, że jestem mamą, to drugie dziecko miałoby, nie wiem, taki lepszy początek ze mną, no, czy z moim partnerem, a że jakby Zuzka tego trochę została tego pozbawiona. Ostatnio w Dzień Dobry TVN podzieliła się informacją, że jej narzeczony przysiaduje w więzieniu. Ja, mi się wydaje, że ja nawet do teraz jeszcze nie przerobiłam tego, że to się wydarzyło. Jedyne co to mi szkoda, że właśnie nie nacieszyłam się tym pierwszym miesiącem, którym zazwyczaj matki się cieszą, bo martwiłam się po prostu cały czas, co będzie dalej, nie? Madziu, ostatnio najtrudniejsze pytanie, które mi zadano, to kim jestem? I tak się zastanawiam, gdybyś miała dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, kim jest Madzia, to jaka byłaby odpowiedź? Trudne pytanie. To jest na pewno trudne pytanie, ponieważ w ogóle tak ciężko się o sobie chyba mówi. No na pewno mamą Zuzi, na pewno partnerką oddaną, kochającą, no i na pewno tak powoli przeistaczającą się właśnie w taką pewną siebie kobietę, która dąży do wyznaczonych celów. Tak, tak. Chyba tak. Ciekawe, że na pierwszym miejscu wymieniłaś dokładnie to samo, co ja. Też powiedziałam, że przede wszystkim jestem mamą. To tak śmiesznie, nie? Jak się życie strasznie zmienia w momencie, w którym się rodzi dziecko, bo dla ciebie, Zuzia, to też twoje pierwsze dziecko, prawda? Tak, tak. I że to cię tak w jakimś stopniu definiuje mimo wszystko. I nawet nie mam tego pytania tutaj zapisanego. Nie wiem, na ile ty będziesz pamiętać, bo Zuzia już ma 4 lata. Ale tak się zastanawiam, na ile ty miałaś taki problem trochę z odnalezieniem swojej tożsamości, jak się urodziła Zuzia. Bo nagle ja miałam takie poczucie, wiesz, że tak nie do końca wiedziałam właśnie, kim ja teraz jestem, nie? Znaczy, na pewno dla mnie było dziwne to, jak właśnie mój partner, mówiąc do Zuzi, nawet jak była taka malutka, i na przykład mówił, no mama coś tam robi, na przykład mama, nie wiem, zaraz przyjdzie ci nakarmi i tak dalej. Dla mnie to było tak dziwne, bo dla mnie normalne jest, że ja mówię o swojej mamie, mamo tamto. Natomiast kiedy już ktoś zaczął o mnie mówić, że jestem mamą, to było totalnie niezrozumiałe. To, no teraz już to jest normalne, tak? Teraz no sama tak. Jak do niej mówię, Zuzia, chodź, mama cię ubierze, Zuzia, mama, chodź, coś zrobi. Ale na początku to było bardzo dziwne. Tak, to wymaga pewnego przyzwyczajenia. Jak pamiętam, jak do mnie zadzwonił mój dziadek kiedyś i zapytał, jak tam się mama Zoi czuje, to przez chwilę miałam takie, mama Zoi. Mama Zoi, kim jest mama Zoi, tak. Nie? Więc to jest śmieszne. Zaczynając tak, pewnie nie od początku, ale od programu Warsaw Shore, mnie to trochę osobiście interesuje i myślę, że nie tylko mnie, bo to jest taki program, co do którego można mieć bardzo wyraźną opinię, tak? Będzie część ludzi, którzy będą oglądali z zapartym tchem każdy odcinek i będą śledzili losy. A będą tacy, którzy w ogóle takiego czegoś nie oglądają, będą pewnie też tacy, którzy oglądają, ale będą mieli bardzo też sprecyzowaną opinię na ten temat. Ale jest to doświadczenie jak każde inne, bynajmniej ja tak uważam. Czego cię nauczył udział w tym programie? Wiesz co, chyba taką najważniejszą rzeczą z perspektywy czasu, to program nauczył mnie tego, że prawdziwych znajomych, może nawet nie znajomych, tylko prawdziwych przyjaciół, z którymi rozmowa jest faktycznie szczera, nie znajdę w takim świecie. Tylko
musiałam, to też była dla mnie taka trochę nauczka, ponieważ ja przed pójściem do programu, no gdzieś tam się poucinał kontakt z osobami, na których mi zależało. I dopiero po programie, po wizytach u terapeuty wiedziałam, czego mi brakuje, wiedziałam, jakie popełniłam błędy, bo ja też jakby nigdy się nie wybielam i też uważam, że popełniłam na pewno dużo błędów w życiu. I wróciłam do tych relacji sprzed czasów programu, bo one mi służyły. Wiadomo, że też nie wszystkie, natomiast ta grupa dziewczyn, z którymi się właśnie przyjaźniłam, jakby na nowo zaczęłyśmy się spotykać i ja wtedy zobaczyłam tą ogromną różnicę, a to jest naprawdę przepaść czasami, w zachowaniu właśnie ludzi, którzy widzisz, że naprawdę rozmawiają z tobą szczerze, którzy faktycznie chcą dla ciebie dobrze i chyba tego właśnie najbardziej mnie nauczył, żeby doceniać te takie prawdziwe relacje, które nie mają nic wspólnego z zasięgami, które nie mają nic wspólnego z, nie wiem, z social mediami i tak dalej, nie? Z tym takim celebryckim światem. No tak, bo na ile, bo była tu u mnie jakiś czas temu Agnieszka Skrzyczkowska, ona z kolei brała udział w Top Model programie. No i to jest takie środowisko jednak, w ogóle tego typu programy, jeszcze programy mam wrażenie, gdzie jest dużo kobiet, gdzie to może być bardzo ciężkie środowisko, nie? W którym ciężko się odnaleźć i jeszcze tak sobie myślę, że jeżeli w ogóle masz jakiekolwiek, nie wiem, kompleksy albo jeżeli masz jakąkolwiek niższą samoocenę, to w ogóle to jest, to tak jak ja, jak latałam, słuchaj, jak stewardesa, to po prostu była jedna wielka konkurencja pomiędzy... Tak? Tak, pomiędzy kobietami, mimo że tak naprawdę nie było ku temu powodu, nie? A tu jeszcze do tego dochodzi telewizja, tak? Tak, potwierdzam, jest tak. No, ja też uważam, że czym więcej, w ogóle jest tak chyba, że czym więcej kobiet w jednym miejscu, tym gorzej. Natomiast jedna rzecz mnie zawsze zastanawiała, dlaczego, skoro na przykład akurat w naszym programie, nie wiem, nie była do wygrania jakaś pokaźna suma pieniędzy, żadna tak naprawdę nie była do wygrania suma pieniędzy, więc jakby skąd te zachowania? Wiadomo, że tutaj też chodziło o kontrowersje, był alkohol, więc wiadomo, że po alkoholu nawet przy rodzinnym stole wystarczy, nie wiem, powiedzieć o polityce albo o religii i się zaczyna kłótnia. No wiadomo, że tutaj dochodził, tak jak mówię, alkohol, dochodziły jakieś tam kłótnie o facetów i tak dalej. Ale właśnie tak trochę tego nie rozumiem, że nie było tam nic po prostu do wygrania, nie? Ale jeżeli chodzi o tą pewność siebie, o której mówiłaś, to powiem ci, że ja na przykład wchodziłam do programu jako pewna siebie osoba, a wychodząc z niego, to było po prostu totalnie zrujnowana pewność siebie. Gdzie naprawdę jakbyś porozmawiała z moimi właśnie koleżankami z takich młodzieńczych lat, to one wiedziały, bo ja tak... Jak dziwnie to zabrzmi, ociekałam pewnością siebie, może nie aż do tego stopnia, natomiast ale byłam taka, taką, tak, byłam bardzo pewną siebie dziewczyną i to no, ten udział właśnie w programie, to wszystko, co tam się działo, te ciągłe kłótnie, mnie to po prostu zmęczyło. Ja, wiadomo, na przykład jeszcze komentarze ludzi, bo wiadomo, że ludzie są bezlitośni. Ja naprawdę idąc do programu nie wiedziałam, że mam coś nie tak z oczami, że mam celulit na dupie i to po prostu ludzie tak się wykańczali. I to nawet, umówmy się, nie tylko ludzie, bo bardzo często było też tak, że to ktoś w programie, wiesz, gdzieś tam w green roomie coś takiego powiedział i to w ogóle bolało, że ktoś z tobą rozmawia, a później oglądasz ten program w telewizji, dlatego też ja nie oglądałam, bo ja po prostu miałam tego dość. Dla mnie to było niezrozumiałe, jak można z kimś rozmawiać, a potem ten ktoś idzie do green roomu i mówi zupełnie coś innego, nie? No bo właśnie chciałam się od razu zapytać, czy to, że ta pewność siebie tak, że tak powiem, spadła w trakcie trwania tego programu, to właśnie była kwestia osób, które brały z tobą udział w tym programie, czy osób komentujących, ale w sumie już odpowiedziałaś, że trochę to było jedno, myślę, że taki jedno mix. I drugie. Jedno, nie? I drugie, jedno i drugie. Bo istnieje takie przekonanie, ja się z tym ciągle spotykam w internecie, że wiesz, jak jesteś osobą publiczną, a idziesz do telewizji, no to jesteś osobą publiczną, no to musisz się z tym liczyć, że ludzie będą ci pisać X, Y, Z i to jest straszne, bo to daje taką ludziom furtkę, która w ogóle moim zdaniem jest jakimś przedziwnym sposobem myślenia, że oni mają prawo ci wytykać
tak jak mówisz, nie? Ja też, ja pamiętam, jak pierwszy komentarz dostałam o tym, że mam dziwne pachy na jakimś treningu. I wiesz, ale wiesz, o co chodzi? I wtedy sobie myślę, siadam sobie i mówię, kurde, czy ja mam, wiesz, tak jak powiedziałaś, nigdy się o tym, nawet się nie zastanawiałaś, nigdy o tym nie myślałaś, nie? I jak bardzo by człowiek nie był odporny, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, to jak słyszy coś pierwszy, drugi, trzeci raz, no to gdzieś to tam zostaje, nie? W głowie. Nawet jeżeli byłaś przygotowana, no bo wiedziałaś, że idziesz do programu telewizyjnego. No tak, tylko że ja, dla mnie w ogóle stwierdzenie, że idziesz do programu czy tam do telewizji i musisz liczyć się z tym, że ktoś będzie ci wytykał to, że masz, nie wiem, pieprzyka, nie tak właśnie, pachę, nie tak, czy tam, nie wiem, nogę krzywą i to ty się musisz z tym liczyć, to jest tak durne, najgłupsze chyba stwierdzenie, jakie po prostu poznałam w życiu. To równie dobrze ja mogę komuś powiedzieć, że mijam cię na ulicy i mam prawo podejść do ciebie i powiedzieć ci, ja pierdolę, ty masz krzywy nos. No to jest na tej samej zasadzie. Przepraszam za przekleństwa, ale to musiałam zobrazować. Ale tutaj można. Ale naprawdę, dla mnie to jest po prostu tak dziwne. Ja sobie, nie wiem, ja w ogóle nie wyobrażam sobie, nawet jeżeli pomyślę o kimś, że na przykład ktoś przejdzie i nie wiem, no bo jesteśmy ludźmi, tak? Mamy coś takiego w sobie, że gdzieś tam oceniamy i to też ja nie, od razu się nie wybielam, że nie, ja nie oceniam nikogo i nie patrzę. No tacy jesteśmy gdzieś tam. Natomiast nie wyobrażam sobie podejść do kogoś na ulicy, ani nawet napisać komuś czegoś takiego w komentarzu. Okej, jest, nie wiem, masz taką a taką urodę, okej, masz ją i tyle. Ja tak samo teraz uczę moją Zuzkę i to na przykład najbardziej na podstawie osób niepełnosprawnych, no bo to jednak dziecko widzi tą różnicę, bo tak. To jest taka różnica, którą już dziecko widzi. Dziecko jeszcze nie widzi różnicy właśnie w krzywym nosie, czy tam nie wiem, w pieprzyku w nieodpowiednim miejscu tak. Dla ludzi, ale już widzi właśnie, jak na przykład dana osoba jest właśnie niepełnosprawna, albo na przykład ma inny kolor skóry. Tak. I na przykład ja Zuzce tłumaczę. Zuzka, jak widzi kogoś na przykład, nie wiem, na wózku właśnie inwalidzkim, no to ja jej wtedy tłumaczę, że ta osoba albo się taka urodziła, albo na przykład miała jakiś straszny wypadek, no i niestety teraz tak musi żyć, ale że to jest normalna osoba i normalnie do tej osoby podchodzimy, normalnie do niej mówimy cześć, traktujemy ją tak jak każdego innego. I to jest fajne, bo ona, dwa razy widzieliśmy takie osoby i za trzecim razem sama podeszła i powiedziała, o zobacz, że ktoś jest na takim wózku. No ciekawe, czy ta osoba miała wypadek, czy właśnie się taka urodziła. Ja mówię, że no jakby tego się nie dowiemy, no bo też nie będziemy podchodzić i pytać. Pewnie. Ale fajnie, że ona już, już się tak o tym z nią rozmawia i on... No i nawet, nie wiem, uważam, że nawet jakby ona sama podeszła do takiej osoby i zapytała się, myślę, że nie byłoby w tym nic złego, niż jakby, nie wiem, spojrzała na tą osobę i z tak, daleka coś o niej powiedziała. Wytykała palcem, jest też taka nie? Otwarta, że ona, wszyscy się śmieją z tego, że ona do każdego podchodzi, ją możesz wszędzie wysłać. I załatw to, i załatw tamto, ona wszystko załatwi. I pewnie znając ją, któregoś dnia podejdzie do takiej osoby i się zapyta. No ja, nie wiem, na przykład też obserwuję... taką Anię, Cruelty Free Anne, nie wiem, czy wiesz, która, tak, wiesz, tak, no, tak. No to też tak ją obserwuję i staram się od niej dużo rzeczy uczyć, żeby właśnie między innymi tych osób tak nie piętnować nawet tym wzrokiem, takim dziwnym przyglądaniem się, tylko żeby te osoby, ona zawsze mówi, żeby te osoby traktować normalnie i że mówi, że jakby ktoś właśnie podszedł, ona tak mówi, że jakby ktoś podszedł do nich i zapytał, co właśnie na przykład tej Amelce dolega, no, znaczy dolega, no, jakby co jej jest, nie chcę teraz no jasne, tego słowa powiedzieć. Wiadomo, co... Natomiast, że właśnie, że ona normalnie by odpowiedziała, że to i to i to i właśnie, żeby taka normalna rozmowa była, nie? Bo dużo lepiej wygląda normalna rozmowa niż zaglądanie zza kąta, tak czasem ludzie, nie? No czy tak, tam, tak. I to nawet dorośli, Boże, nie? Potrafią. Nawet dorośli. A dopiero dzieci, tak, gdzie te reakcje są spontaniczne, tak, jednak u dziecka. Tak, tak. No a tak, bo tak się zastanawiam, czy gdybyś teraz ty miała podjąć tą decyzję o udziale w programie, to byś dalej powiedziała, okej, okay, dalej bym wystąpiła, w sensie wiedząc to, co dzisiaj wiesz, czy jednak byś jednak się zastanowiła, przemyślała, może to by nie była taka... Taka sama decyzja. Mm-hmm. To znaczy tak, jakby z tą głową, którą mam teraz, dzisiaj, tak, z tą wiedzą, nie wystąpiłabym, no ale to też z wiadomych powodów, no jakby totalnie życie poszło w inną stronę. Natomiast jakby przyszło mi się cofnąć w czasie i, no i miałabym takie same myśli jak wtedy, no to wzięłabym udział, no bo ja generalnie tego udziału w tym programie nie żałuję. Uważam, że to była świetna przygoda, która... Wiele mimo wszystko mnie nauczyła. Być może właśnie tak miało być, że poszłam do programu i
Jeszcze raz. Być może właśnie tak miało być, że poszłam do tego programu i musiałam zrozumieć, przewartościować sobie życie i zrozumieć, które znajomości są te prawdziwe. O, ja to tak traktuję. Poza tym, gdyby nie pójść do programu, nie poznałabym partnera mojego, no bo gdzieś tam wspólnych znajomych mieliśmy poprzez to, że ja jeździłam na imprezy i tak dalej. Nie? Także ja tak zawsze sobie mówię, że dobrze, że się stało. Ja generalnie uważam, że wszystkie jakieś nasze doświadczenia, jakie by one nie były, prowadzą nas gdzieś tam do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. A jesteś w takim miejscu, w którym trochę pokazujesz innym, że można to życie bardzo mocno zmienić. Mhm. W co czasem kobiety nie wierzą. Nie czasem, bardzo często. Ja bardzo często dostaję wiadomości od kogoś, kto albo, nie wiem, jest w jakimś związku, w którym się nie spełnia, albo ma jakąś pracę. To czasami są prozaiczne rzeczy, czasami dużo bardziej poważne. Brakuje często takiej odwagi, żeby w tym życiu swoim coś zmienić. Jak to wyglądało u ciebie w takim sensie? Wychodzisz z programu, kończy się program. Wspomniałaś o terapii. I z tego, co zrozumiałam, to ta terapia była po programie. Jak ci się udało tak przewartościować, zmienić swoje życie, że nagle tutaj przeprowadzka do Hiszpanii, Zuzia, książka, jakby, nie wiem, związek, to wszystko. To znaczy, zacznijmy od tego, że ja nie zdecydowałam się wejść już do tego kolejnego jakby sezonu ze względu na to, że poznałam mojego partnera. I on był taką osobą, która pokazała mi, że można żyć inaczej. Że ja też mam, że ja też jestem wartościową dziewczyną. Też jakby tak powiedział mi tak, że jestem bardzo fajną dziewczyną i on widzi we mnie potencjał, tylko żeby to tak dziwnie zabrzmiało, ale widzi we mnie po prostu potencjał fajnej dziewczyny. Tylko, że on z racji tego, że już długo też nie imprezował, raczej taki spokojny właśnie jest, no to, to powiedział po prostu, że fajnie jakbym przestała imprezować. No i to taka była decyzja moja, bo prawda jest taka, że no, jakby w międzyczasie też poznawałam różnych ludzi, facetów, ale pierwszy raz chyba usłyszałam po prostu coś tak fajnego, że ktoś po prostu zaczął mnie traktować poważnie, że pokazał mi właśnie, że jestem warta, no i musiałam sobie przewartościować. To była moja decyzja, aczkolwiek on dał tego taki zalążek. No i podjęłam tą decyzję, powiedziałam jemu. No i tak naprawdę od razu zamieszkaliśmy razem. Pamiętam jak dziś, jak zaproponował mi mieszkanie razem. No bo tak, no widać było, że tak, no jak to facet. Facet to jest taki, że on wprost nie powie nigdy. Tak, pomiędzy. Tak, pomiędzy i leżeliśmy i coś tam właśnie mówisz, no że ja lubię gotować, no i coś tam właśnie mu gotowałam. I on mówi tak, no to wiesz co? To może w sumie moglibyśmy zamieszkać razem, to może byś mi pogotowała. Jezu, to było takie śmieszne. To było takie, on to tak próbował jakoś powiedzieć, żeby pokracznie. Tak, pokracznie. No, także zostałam do gotowania, no i tak już zostało. Finalnie okazało się, że on też super gotuje, więc nie dokończyłam do gotowania. Więc to była tylko wymówka i możecie gotować ewentualnie razem. Tak. Czyli to nie jest zawsze, bo ja słyszałam taką, wiesz, teorię, tak jak to teraz powiedziałaś, to tak, ta zmiana taka przyszła trochę ze strony, z zewnątrz, że tak powiem, ze strony drugiej osoby, bo ja słyszałam ostatnio takie zdanie i tak się trochę przeraziłam, że człowiek potrafi się zmienić tylko i wyłącznie wtedy, znaczy nie tylko i wyłącznie, ale zazwyczaj wtedy, kiedy ból pozostania w danym miejscu jest gorszy niż strach przed tą zmianą. Aczkolwiek tak sobie myślę, że może ty też po prostu już byłaś w tym momencie życia, w którym byłaś jednak też gotowa, bo wiesz, tak sobie myślę, że gdybyś ty nie była gotowa na zmianę, tak, to pewnie dalej byś wybrała tego mężczyznę X, który by poszedł z tobą na imprezę, nie? Napić, no. Znaczy my się poznaliśmy trochę wcześniej właśnie w Łebie na Sylwestrze, no tylko, że właśnie on nie pił, no bo on już od lat nie pił, no a ja, no to wiadomo, bajlando. I pamiętam, że on się spodobał i ja jemu też, bo mi koledzy mówili. No tylko tak i tak się umawialiśmy, no właśnie tak wyglądało, tak, że przez pół roku się umawialiśmy gdzieś tam przez telefon, ale nigdy się nie mogliśmy spotkać, no bo te drogi jednak były
różne, no nie? On właśnie spokojne życie, a ja jeszcze tak dociągnęłam te pół roku imprezowe, no aż potem właśnie padła taka decyzja. Ale myślę, że ja też właśnie, tak jak mówisz, że to już był ten moment tak czy siak, że ja też byłam zmęczona. Ja już czułam, że jestem zmęczona tym, czułam, że jestem zmęczona programem, bo ja już nie chciałam iść nawet do tej zimowej edycji, ale jeszcze tam mnie namówili, no i więc poszłam i pamiętam, jak mówiłam zawsze, że ta zimowa edycja będzie moją ostatnią. No i tak, no ale wiadomo, tak mówiłam i właśnie tak się stało, że się poznaliśmy, że poznaliśmy. Udało nam się spotkać w międzyczasie. No i to taka była krótka piłka, no i tak jak mówię, no akurat no, fajny, wartościowy facet, nie? Więc też było mi łatwiej. No i potem on no dużo musiał ze mną przepracować, bo to tak naprawdę to moje przepracowanie u psychologa, no to było na zasadzie ja, on i psycholog, tylko że jakby on nie chodził na terapię, tylko ja chodziłam, ale jakby on też pracował nade mną, nad wieloma moimi zachowaniami, no bo on jest ode mnie starszy prawie 10 lat, więc to jest też facet już, powiedzmy, po przejściach i on któregoś razu przy kolejnej kłótni moim wymyśle po prostu jakimś dziwnym, z którego ja dzisiaj też się śmieję, ale na wtedy to było dla mnie poważna sytuacja, przecież trzeba zrobić aferę. On powiedział, że on jest po prostu już za stary na takie rzeczy i albo ja pójdę do psychologa i spróbuję coś zmienić, albo no nie wytrzymamy, nie damy rady ze sobą. No ale że mi na nim zależało, no to podjęłam taką decyzję, no i potem zaczęło wychodzić jakby ze mnie podczas tych terapii wszystko to, co we mnie się działo. No ale udało się, no i teraz możemy się wspólnie z tego wszystkiego śmiać. No ale też naprawdę jestem o wiele, wiele mądrzejsza. Także ja naprawdę jestem, zawdzięczam mu bardzo dużo, bo on też naprawdę dużo musiał znieść, biorąc sobie taką 26-latkę wtedy. No tak, bo w którymś z wywiadów wspomniałaś, że wskutek, nie wiem, czy to jakieś rzeczy z dzieciństwa, czy jakichś swoich doświadczeń, ty miałaś taki ogromny problem ze zazdrością, taką chorobliwą zazdrością. A jak weszłaś w związek z obecnym partnerem, to też jeszcze było obecne i to było coś właśnie, nad czym musiałaś pracować? Oj, tak. No tak. Bo ja myślę, że to jest taka rzecz, z którą jeszcze skończę. Dużo kobiet się będzie utożsamiało. Ja sama gdzieś tam tego tematu liznęłam, że tak powiem. Ta chorobliwa zazdrość pewnie czasami wynika właśnie z jakiejś takiej niskiej samooceny czy braku pewności siebie. No i tak, właśnie zastanawiam, czy to jest coś, z czym on też musiał, z czym musieliście razem sobie poradzić. Tak. No zdecydowanie. I to było takim głównym powodem tych wszystkich kłótni, bo ja to miałam takie rzeczy, gdzie na przykład jak teraz cofnę się do tego, to jakby rzecz, która nie istniała, ja ją widziałam w swojej głowie i robiłam afery o to. Więc jak ja teraz na przykład widzę u kogoś takie sytuacje, u kogoś ze znajomych, czy tam wiadomo, bo to się widzi, to tak jak mówisz, dużo osób się z tym utożsama i to naprawdę nawet nie wiemy jak dużo. Więc ja widzę takie sytuacje, no to teraz jestem mądrzejsza. Już teraz wiem, że... Ale też widzę siebie, no nie? Sprzed tych paru lat. No u mnie akurat ta zazdrość wynikała po części z dzieciństwa. Moi rodzice się rozstali, więc tam też był pewien problem. I wiem, że to było taką pierwszą sytuacją, która gdzieś tam na pewno wywołała u mnie tą zazdrość, a później program. No ja też tak wszystko trochę zwalałam właśnie na to sytuację rodziców u terapeuty, aż w końcu któregoś dnia dostałam takie, po prostu taka lampka się zapaliła u terapeuty i mówię, że ja tak wszystko zwalam to na tą sytuację rodziców, a prawda jest taka, że czy to nie jest przypadkiem właśnie spowodowane programem? No i moja terapeutka mówi, że cieszy się, że ona czekała, aż ja sama dojdziesz to powiem. Tego momentu. Aż sama właśnie do tego dojdę. No i faktycznie, ona mówi właśnie, że owszem, tamta sytuacja rodziców również mogła mieć na to wpływ. Natomiast no zdecydowanie to musiało pogłębić tą zazdrość. I tu nawet nie tyle chodziło o zazdrość taką pomiędzy partnerami w miłości, tylko też nawet taką zazdrość spowodowaną tymi takimi zdradami W przyjaźni. No bo to mogło bardziej boleć w takim programie z tego, co powiedziałaś wcześniej, że jednak, że starałaś się nie oglądać, ale jak już widziałaś, że ktoś w green roomie mówił coś zupełnie innego i pewnie często to były kobiety niż na żywo, no to z automatu daje ci takie czerwone światło i na pewno pogłębia tylko brak zaufania. No tak, bo potem ja miałam coś takiego, że już
po prostu ja bałam się wyjść z pokoju do tego stopnia w normalnym życiu. Bałam się wyjść z pokoju, jak była normalna, nie wiem, impreza albo spotkanie, że ktoś o mnie coś powie. To już była taka... No takie, nie wiem, takie lękowe aż do tego stopnia, no nie? Że ja byłam pewna, że po prostu jak wyjdę, to ktoś będzie mnie obgadywał. Także straszne to było. I też żeby nie było, ja to zawsze powtarzam, żeby nie było, że ja po prostu teraz psioczę na wszystkich. Ja też tym przesiąkłam. Mhm. Ja też nie wybielam się, też uważam, że postąpiłam kilka razy źle. I no i trudno, no. Mogę jedynie przeprosić. Mogę jedynie przeprosić i wiem, że na przykład teraz już poprawiłam, już całkowicie jestem w zupełnie innym miejscu. Natomiast prawdą jest, że w takim towarzystwie, w jakim jesteś, tym przesiąkasz. I to jest tak, 100% tak, prawda. Gdzieś mówili, że jesteś sumą 5 najbliższych osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, także warto się zastanowić, nie? Z kim spędzasz... No ja głównie spędzam czas ze swoją córką i z moim mężem, więc... ale coś w tym jest. A ciekawa jestem, to zupełnie z innej bajki, ale miałam dopiero co rozmowę na ten temat przed rozmową z tobą, jako dziecko rodziców, którzy się rozstali. Bo ja powiedziałam do Piotra, że ja mimo wszystko uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką moi rodzice mogli podjąć. I on powiedział, że większość dzieci, które potem spotyka rozwodników, właśnie tak uważa. Czy uważasz z perspektywy czasu, że to było lepsze dla was jako dla rodziny? Tak, tak, tak. O, jak to powiedziałaś, to od razu ja teraz, tak jak teraz właśnie, no też właśnie mam swoją rodzinę, bo i córkę, i partnera, i widzę zachowania rodziców z perspektywy już osoby dorosłej. To też uważam, że bardzo dobrze, że moi rodzice się rozstali. Zwłaszcza, że widzę, że moja mama jest teraz bardzo szczęśliwą kobietą. Jeszcze właśnie mam brata młodszego, którego ona już ma z nowym partnerem. Mm-hmm. Zupełnie inne życie prowadzi ona, więc uważam, że tak, tak, jak najlepsza decyzja. Dlatego jak widzę wśród znajomych czasami, że mają takie sytuacje właśnie jakieś tam, czy rozchodzą się, czy właśnie rozwody i w tym wszystkim jest dziecko, to ja zawsze mówię, po pierwsze, psycholog nie rozwiązuje tego sami, tylko jeżeli w grę wchodzi małe dziecko, to psycholog. A po drugie, niektórzy chcą robić dla dziecka, a dla dziecka razem będziemy. Nie, wy dla tego dziecka, dla dobra tego dziecka lepiej będzie, jak się rozstaniecie. Tak. Ja wiem, że to brzmi strasznie i na pewno dla dziecka... Na przykład ja byłam akurat nastolatką, więc ja to w ogóle, ja za ze mną byłaby, się zaczęłam tak buntować. Na tamten moment była jazda, aczkolwiek z perspektywy czasu. Właśnie uważam, że to było okej i zawsze wszystkim doradzam, że na pewno nie róbcie tego dla dziecka, że wy ze sobą teraz będziecie na siłę, nie wiem, do 18 roku życia, a potem nagle, bo to jest po pierwsze okłamywanie dziecka. Dziecko widzi, jaka oczywiście sytuacja w domu. Czuje. Dokładnie, dziecko czuje. To nie jest tak, że wy nie będziecie... się mijać w domu, a dziecko tego nie zauważy. Oczywiście, że dziecko zauważy. Dziecko od razu zaczyna być nerwowe. No widzi, bo u dziecka po prostu potem widzimy w zachowaniu to. Albo przestaje jeść, albo jest właśnie nerwowe, jakieś tam dziwne zachowania ma, albo ma jakieś tiki, bo dziecko czuje. Dziecko właśnie ma tak, dziecko jest tą moc, której nie mamy my. Tak, jest najlepszym obserwatorem. Tak. Zachodzisz w ciążę. I co myślisz? Bałaś się? W sensie bałaś się tego, jaką mamą będziesz? Czy w ogóle jakby macierzyństwo nie budziło żadnych obaw? Jakby jakie były twoje w ogóle uczucia? Bałam się przez pierwsze chyba 2 czy 3 tygodnie, to w ogóle siedziałam i płakałam cały czas. Nie wyobrażam sobie, pomimo tego, że ja chciałam być w ciąży, chciałam być mamą, wiedziałam, że ten partner, z którym jestem, to ten, z którym będę miała dziecko, ale i to po prostu ja też mówiłam, że ja bym chciała być tak dziecko i w momencie, kiedy zaszłam w ciążę, mówię, o nie. No i on z racji tego, że on już dziecko ma. Tak, więc on mi właśnie zawsze mówił, Magda, to nie jest tak, że jest dziecko, o po prostu, tu już dochodzą no problemy mniejsze i większe, tak, no bo to już jest jakiś obowiązek. No i teraz wiem, co próbował mi wytłumaczyć, aczkolwiek no wiadomo, że jakby jest okej, da się to wszystko przetrwać i on też jest świetnym ojcem, natomiast no w pierwszych momentach to na pewno jest strach i pierwsze jest takie wypatrywanie, pamiętam, pierwsze wypatrywanie tego brzucha, codziennie stawałam bokiem do tego lustra, czy już widać, potem te kopnięcia, potem właśnie jak to dziecko, zastanawiałam się, jak to jest, no, jakby jak to dziecko dostajesz do tych rąk, jak po prostu już rodzisz, no to co dalej, bo to jest takie, no wszyscy mówili, no, że to przychodzi samo, no i
w sumie summa summarum przychodzi samo, tak? Musisz się tym dzieckiem zająć, masz jakiś taki po prostu odruch. No wiadomo, że czasami kobiety tego odruchu nie mają i to jest straszne, natomiast jednak zdecydowana większość, mam nadzieję, że ten odruch ma. No tak, czasami po prostu trochę więcej czasu dla niektórych zajmuje, żeby to poczuć, przynajmniej z tego, co wiem, bo no. Ja się nastawiałam na wszystko, co najgorsze, zanim miała się urodzić Zoja, ale na szczęście byłam jedną z tych osób, które rzeczywiście, jak swoje dziecko zobaczyło, to mogło płakać godzinami ze szczęścia po prostu, że ona jest na tym świecie. No ale twoja sytuacja też była trochę inna, w sensie tak sobie myślę, no bo poród, ty też chyba miałaś cesarskie cięcie, tak samo jak ja, więc to, no nie wiem jakie było twoje doświadczenie, ale to generalnie nie należy do niczego przyjemnego, potem rekonwalescencja, połóg, hormony i tak się dużo bardzo dzieje. I jeszcze w tym momencie twój partner trafia do więzienia. Ale to jeszcze jest taki czas, że mam wrażenie, że jak jest dużo emocji, dużo adrenaliny, to jeszcze człowiek jakoś funkcjonuje. Po jakim czasie miałaś taki moment, żeby móc to przeprocesować, co się wszystko stało? To znaczy, oj, to jest taki temat, który będzie chyba wywoływał mnie łzy zawsze. Znaczy, mi się wydaje, że ja nawet do teraz jeszcze nie przerobiłam tego, że to się wydarzyło. W sensie ja nie miałam tego czasu właśnie takiego, gdzie myślałam, że urodzę i będę się mogła nacieszyć tym, że się Zuzia urodziła. Tylko po prostu ten pierwszy miesiąc, bo on po miesiącu wyszedł za kaucją. Ten pierwszy miesiąc ja mam wrażenie, że tak trochę wegetowałam. Wiadomo, że zajmowałam się Zuzką. Bardzo dużo osób mi gdzieś tam starało się pomóc w tej sytuacji. Natomiast no jedyne co to mi szkoda, że właśnie nie nacieszyłam się tym pierwszym miesiącem, którym zazwyczaj matki się cieszą, bo martwiłam się po prostu cały czas, co będzie dalej. Nie? Czyli trochę jechałaś po prostu na takim autopilocie, tak, nie? Tak, tak. Ale to z tego, co powiedziałaś, to wynika, że ty już wiedziałaś, jeszcze będąc w ciąży, że twój partner trafi do więzienia? Dobrze, nie. Okej, czyli to było dopiero po... No i tak jak mówisz o tym, że jeszcze chyba do teraz nie przeprocesowałaś, tak sobie myślę i jak widzę ciebie płaczącą teraz... To tak, bo moje pytanie było gdzieś tam kolejne a propos tego, że się ostatnio podzieliłaś tym w internecie, w wywiadzie. I czy to nie było... Dalej pięknie wyglądasz. I czy to nie było dla ciebie jednak takie trudne w takim sensie, czy się długo musiałaś zastanawiać nad tą decyzją, ale tak jak na ciebie patrzę teraz płaczącą, to sobie myślę, że może to jest taki ten moment procesowania teraz właśnie, jak zaczynasz o tym mówić. To znaczy, no ja... Ten temat zawsze wywołuje we mnie łzy. Nawet jak sobie o tym pomyślę, bo czasami myślę o tym, że... Na przykład jak będziemy mieli jeszcze kiedyś jedno dziecko, bo tak powiedzmy, że rozmawiamy o tym i myślimy, że chcielibyśmy jeszcze, to chciałabym, żeby było zupełnie inaczej, żeby właśnie było od początku tak normalnie. A jednocześnie z tyłu głowy mam wyrzuty, że... Tylko, że to myślę, że to już bardziej siedzi w mojej głowie, bo jakby Zuzka tego nie pamięta. Jasne. Że to drugie dziecko miałoby, nie wiem, taki lepszy początek ze mną, no, czy z moim partnerem, a że jakby Zuzka tego trochę została tego pozbawiona. Ale myślę, że to jest bardziej w mojej głowie. Myślę, że każda mama też sobie wymyśli milion powodów, tak nawet, które nie istnieją teraz, bo tak jak mówisz, ona i tak pewnie tego nie pamięta i liczy się to, jaką jesteś mamą dla niej teraz. Myślę, że to jest najważniejsze, ale każda mama, bo powiem ci ze swojego doświadczenia, że ilość rzeczy, za które ja się czuję jeszcze dzisiaj winna, za rzeczy, które się działy na przykład w ciąży i które sobie myślę, że mogłam, wiesz, zrobić lepiej w ciąży, że tak sobie czasami myślę. Ja na przykład... nie miałam czegoś takiego w ciąży jak instynkt macierzyński. W sensie ja będąc w ciąży wiedziałam, że jestem w ciąży, ale nie czułam, wiesz. I teraz często mam takie przemyślenia, że gdybym wiedziała, jak ja ją kocham teraz, gdybym wiedziała, jakie to są uczucia, to bym była dla niej w tej ciąży jeszcze dużo, dużo lepsza. Ale tak z drugiej strony, wiesz, dajesz z siebie pewnie 100% możliwości na daną możliwą sytuację, nie? A jak wygląda teraz sytuacja? W sensie podzieliłaś się tym, że się zaręczyliście.
nie pięknie, nietypowe okoliczności, ale tak sobie myślę, że czy to w jakikolwiek sposób zabrało wam jakby szczęście tego momentu, czy wręcz przeciwnie? Może było to bardziej właśnie wyjątkowe przez to wszystko? No właśnie było bardziej wyjątkowe. I to też gdzieś tam spotkałam się po ogłoszeniu tego z takimi tekstami. Głównie były to gratulacje, natomiast wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto musi napisać, jasne, że jasne, szczyt marzeń, zaręczyć się w więzieniu. Dla mnie to jest... Tak, dla mnie to był szczyt marzeń. Ja zawsze chciałam zrobić to w wyjątkowym miejscu. Zawsze byłam tu jak moją partnerowi, że to nie mają być walentynki jak wszyscy, to nie mają być święta Bożego Narodzenia jak wszyscy, że to ma być po prostu wyjątkowe miejsce, to ma być albo śmiesznie, albo właśnie w jakimś dziwnym miejscu. Więc dla mnie to było super miejsce i w tej całej sytuacji, gdzie my naprawdę... my na ten moment tego obydwoje potrzebowaliśmy. Takiego... ja wiem, że dla niego to znaczyło dużo, że ja w dalszym ciągu chcę, bo przecież mogłam powiedzieć mu, słuchaj stary, jasne, ja wycofuję się, jak wyjdziesz, to będziesz się mógł spotykać z Zuzią, dziękuję ci za związek. A ja wiem, że dla niego to jest ogromna rzecz, że ja w dalszym ciągu chciałam tego. Mhm. Nawet, no przecież jakby mam Instagrama, więc do mnie różne osoby piszą, w tym nawet ze służby więziennej. Jakaś właśnie tam dziewczyna kiedyś do mnie pisała, że to jest bardzo fajne, że ja go wspieram, że ona obserwuje, jak zachowują się różni ludzie, jak często jest tak, że nawet do kogoś nikt nie przychodzi, albo przychodzi i są wieczne kłótnie przy stoliku, jakieś takie tego typu rzeczy. Mhm. A ona właśnie pisała, że obserwuje mnie na Instagramie to, jak ja o tym opowiadam, o tej sytuacji, jakie ogromne wsparcie daje w tym wszystkim moją partnerowi. Ona powiedziała, że to jest piękne, bo tylko ta tylko takie coś ma szansę zdziałać, że on nie przesiąknie tym, nie przesiąknie tam, tym więzieniem. Mhm. Tak, że on wie, że tutaj ma tą normalność i on do tej normalności będzie na nią czekał, będzie do niej dążył. Tak? I dla mnie, no a ja jak to ja? Ja super, ja chciałam być z nim zaręczona, więc jestem zadowolona. A powiedz mi, dużo kobiet się do ciebie odezwało po tej sytuacji, które są albo były w podobnej sytuacji, bo to jest, wiesz co, to jest kolejny taki temat, o którym się za bardzo nie rozmawia. Nawet jeszcze mniej mam wrażenie niż o seksie i różnych innych tak, rzeczach. No a jednak to istnieje, tak? Ludzie idą do więzienia z różnych powodów. I teraz tak sobie myślę, że to na pewno budzi pewnego rodzaju, może budzić pewnego rodzaju wstyd i kobiety mogą nie chcieć, albo mężczyźni, no to może iść kobieta do więzienia, tak? O tym rozmawiać i pewnie łatwiej potem się takim czymś dzielić, jak się widzi taką kobietę jak ty, która o tym mówi w bardzo normalny sposób. Mm-hmm. No tak, odzywało się, bo jakby w tym pierwszym wywiadzie dla Dzień Dobry TVN to odzywało się, ja miałam tysiące wiadomości od kobiet właśnie, których mężczyźni są aktualnie w więzieniach albo byli kiedyś, ale na przykład jakby są razem, ale też tacy, którzy byli i one na przykład ich wspierały, ale pisały na przykład, że nie są razem już teraz, bo z pewnych względów im się nie udało, natomiast nie żałują tego czekania na tego partnera. Są takie, które zdecydowały się nie czekać, pisały do mnie dzieci już dorosłe, których ojcowie byli na przykład w więzieniach, bo to też właśnie nawet odnośnie Zuzki pisali właśnie mi różne. Jedne osoby pisały, że ich relacje z tatą są świetne i nigdy w niego nie przestały wierzyć. Inne osoby pisały, że straciły kontakt z ojcem, więc jakby ile ludzi, tyle jest sytuacji, ale właśnie bardzo dużo wiadomości jest takich, że fajnie, że ja to może nawet nie tyle normalizuję, no bo to nie jest nic normalnego. Powiedzmy. Mhm. Natomiast to się dzieje. I my musimy to przyjąć. Musimy mieć tą świadomość, że to się dzieje. Ludzie idą do więzienia z różnych powodów. I właśnie chciałam... moim celem jest wsparcie przede wszystkim, no głównie kobiet, tak? Bo jednak jest ich zdecydowana, jasne, większość. Moim celem jest właśnie wsparcie tych kobiet, ale też pokazanie, że nie trzeba się tego wstydzić. Na przykład ja naprawdę z ręką na sercu, niektórzy tam piszą, a nie wstydź ci. Nie, nie wstyd mi. Ja się naprawdę nie wstydzę tego. Dlatego, że ja przestałam definiować ludzi na podstawie
nie wiem. W ogóle ja mało jakby, rzadko kiedy się wstydziłam, rzadko kiedy miałam takie uczucie wstydu, dlatego że jakby moja mama też mnie tak wychowała, że zawsze mam mówić swoje zdanie i tak dalej, że nie ma się co wstydzić. I jestem tak wychowana, ale też znam przecież mojego partnera i wiem, że jest to fajny, wartościowy człowiek. I dlaczego ja się mam go wstydzić? Właśnie ja go powinnam wspierać. Znaczy powinnam. Powinnam, nie powinnam. To też jest, każdy niech patrzy względem siebie. No bo wiadomo, że na przykład jak ktoś, nie wiem, popełnił jakieś straszne przestępstwo, no to no różnie się ludzie zachowują względem potem takiej osoby. Natomiast ja tutaj wiem, że się nie mam czego wstydzić. Wiem, że to jest fajny, wartościowy facet. I właśnie tego takiego wstydu mówienia o tym chcę wyzbyć ludzi. Bo ludzie boją się nawet w rodzinie o tym mówić, a co dopiero gdzieś dalej. Ale już dostaję pierwsze takie wiadomości, właśnie podziękowania, że pomogłam, bo na przykład w tym czasie, kiedy dałam wywiad, to właśnie tam kogoś, nie wiem, z rodziny kogoś zamknęli i że ja byłam taką siłą, że ktoś do mnie zaglądał i widział, że ja normalnie funkcjonuję, normalnie działam, nie siedzę, nie płaczę i że ja byłam właśnie takim wsparciem, czyli uważam, że ten cel został osiągnięty. Tak samo piszą do mnie kobiety, że zaczęły właśnie mówić o tym też głośno, że po prostu przy następnym, nie wiem, spotkaniu rodzinnym usiadły do stołu, powiedziały, jak sytuacja wygląda i tyle. No bo jakby świat się nie zawali, okej, nie wiem, babcia czy tam dziadek będą siedzieć i biadolić, o matko, no okej, no ale jakby co to zmienia? Niech se każdy pogada, bo to jest tak, że wiadomo, zawsze każdy musi coś tam powiedzieć, jakieś swoje kilka groszy dorzucić. Natomiast tak jest i tyle. I to jest moja decyzja. Na szczęście w mojej rodzinie tą decyzję szanują. Oni też go znają, więc też wiedzą, że to jest fajny facet. Moja rodzina naprawdę pokochała mojego partnera, bo on jest osobą, której nie da się nie lubić. I to jest fajne. Za to też jestem wdzięczna mega mojej rodzinie, że oni nie oceniają tej mojej decyzji i nigdy nie usłyszałam od nich, że ja mam go zostawić, bo na przykład to jest zły człowiek. Więc właśnie wspierają mnie w tym i oczywiście martwią się o mnie. Jest im przykro, że muszę być sama, natomiast mam w nich właśnie bardzo duże wsparcie. To, że się martwią i że jest im przykro, że jesteś sama, to myślę, że jest naturalne i chyba, nie wiem, w ogóle ja teraz będąc, wiesz, pierwszy raz mamą, to mam takie poczucie, że człowiek już nigdy się nie przestaje martwić o swoje dziecko. Moja mama też to mówi. I coś w tym rzeczywiście jest. Ale myślę, że koniec końców po prostu wiedzą, że mimo wszystko, mimo tej całej sytuacji, po prostu jesteś, jakkolwiek by to teraz nie zabrzmiało, szczęśliwa z tą decyzją. I jakby to powinno być dla nich najważniejsze, jeżeli cię kochają. A jak nawigujesz, bo to by było dla mnie bardzo trudne, jak nawigujesz tą sytuację z Zuzią? W sensie, ty chyba powiedziałeś, że na razie jej nie mówisz, prawda? Znaczy Zuzia na razie uważa, że tata jest w szpitalu. Jakby tą drogą na ten idę. Moment. Tak, tak. No, tylko, że ostatnio zaczęła się interesować i mówi, że strasznie tutaj dużo policji jest pod tym szpitalem. A ja mówię, no, że czasami policja musi przywieźć jakieś osoby, które na przykład, ona, a złodziej, on na przykład złodziej był jakiś, na przykład zrobił sobie krzywdę, no i muszą go tutaj przywieźć, żeby go na przykład zoperować czy coś. No także na razie... Czyli po prostu na razie idziesz taką bardziej metodą dzień po dniu, w sensie... Tak. Nie tak. Masz żadnego konkretnego. Tak, aczkolwiek Zuzia jest bardzo inteligentną dziewczynką i tak ostatnio z moją szwagierką właśnie o tym rozmawiałam, że wiem, że ten moment nadejdzie szybciej niż myślę, że ja będę musiała z nią o tym porozmawiać. Na szczęście właśnie mam bardzo fajną terapeutkę, z którą wiem, że w pierwszej kolejności porozmawiam i ja wiem o tym, ja wiem, jak Zuzka kocha tego tatę i wiem, że ona nie zmieni stosunku do niego. Mam taką nadzieję, no ja nigdy 100% pewności nie mam. Natomiast tak ją wychowujemy, że uważam, że to nie zmieni dla niej wartości jej taty, bo ona go kocha. On był dla niej najlepszym tatą, jak był. I poza tym to też, ja też tak uważam, że nie ma co definiować ludzi na zasadzie, nie wiem, jednej jakiejś sytuacji, gdzie nie wiem, możemy to podzielić nawet na procenty, że 5% powiedzmy będzie właśnie na przykład tego złego, a 95% będzie dobrego. I jakby dlaczego od razu mamy powiedzieć, że ta osoba jest zła, no nie? Jasno, że tak. Zwłaszcza, że no i ludzie się zmieniają, wiadomo, że zmieniają się i na lepsze i na gorsze, no jakby zawsze, ale to ludzie, niektórzy właśnie na przykład mnie pytają,
niektóre kobiety, czy ja się nie obawiam, że mój partner jak wyjdzie z więzienia, to właśnie przesiąknie tym więzieniem. A ja jej piszę, a czy ty masz pewność, że jak twój partner wyjdzie, nie wiem, na imprezę, to nie wróci stamtąd z kochanką? Mm-hmm. Nie masz pewności. To jest, nigdy nie masz nigdy pewności. Nie masz pewności, czy właśnie ktoś nie ulegnie wypadkowi, czy ktoś cię nie zdradzi, czy ktoś nie zmieni się, bo jakiś na przykład wypadek go zmieni. Różnie ludzie właśnie, nie wiem, mają straszne wypadki i nagle coś się z nimi dzieje totalnie innego i całkowicie dziczeją, no bo taka jest prawda, więc my nigdy nie mamy pewności, nigdy nie mogę siebie zapewnić, nigdy też mój partner mnie o tym nie zapewni, natomiast staram się zrobić wszystko dla niego, żeby wyszedł normalny. No, żeby go w tym wspierać, tak, dokładnie. Tak, właśnie o to chodzi, wspierać. A jak zmieniło cię macierzyństwo, jakbyś miała powiedzieć, czego cię nauczyło bycie mamą Zuzi? Chyba takiej większej rozważności, planowania jeszcze lepszego, chociaż ja zawsze to nawet ludzie z produkcji Warsaw Shore mówili, że jestem osobą, która jest, zawsze musi być wszystko zaplanowane idealnie i jak trzeba było jakieś papiery przynieść czy coś, to ja zawsze byłam pierwsza, stałam pod drzwiami z tymi papierami, dokumentami jakimiś tam, więc ja zawsze taka byłam, natomiast takiego planowania wszystkiego też pod dziecko, bo to jest tak, że jak teraz, nie wiem, dostaję jakąś propozycję czegoś, jakieś, nie wiem, właśnie występu gdzieś czy coś takiego, czy wyjazd, czy cokolwiek innego, to ja zawsze pierwsze co? Okej, Zuzia. Ona jest na pierwszym miejscu, tak? Także wydaje mi się, że coś takiego. Na pewno też staram się być... jestem bardzo sobą taką nerwową i bardzo z tym walczę. Mm-hmm. Chociaż to jest bardzo... gorzej mi z tym idzie niż z zazdrością. I wiadomo, że dziecko... że tak ćwiczenie na dziecku jest najgorsze, no bo dziecko potrafi wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej spokojną osobę, tak? Tak. Także no... mamy takie momenty czasami, że się docieramy w tych takich buntach, tak? Mm-hmm. Bunt dwulatka, trzylatka i tak dalej. Jeszcze czeka mnie czterolatka. Więc... mnie jeszcze wszystkie czekają. No właśnie. Więc to są takie najgorsze zgrzyty z moją Zuzką. Zwłaszcza, że ona no jest po części kopią mnie, no i kopią też mojego partnera, bo on też jest w tym wszystkim uparty. I ja też jestem uparta. Więc chyba tej takiej... to takie właśnie, że nawet jak się wkurzę i krzyknę na nią, to potem siadam i kiedyś bym nie usiadła i nie powiedziała, kurde, nie wiem, żałuję tego, wiesz, jak na przykład krzyknęłam na kogoś tam, no nie? A przy tym, dzięki temu dziecku, siadam i sobie myślę, jak na przykład położę ją spać, to siedzę z tymi moimi myślami i czy ty musiałaś naprawdę na nią krzyknąć? Wiesz, takie coś, takie wyrzuty sumienia. I jeszcze jak patrzę na to dziecko, które śpi po prostu jak ten aniołek, bo dziecko no jak tak. Śpi. Dopiero jak śpi to dziecko, to ma wyrzuty sumienia, bo ona jest taka kochana. To właśnie wtedy dopadają takie największe wyrzuty sumienia. Aczkolwiek myślę, że i tak już udało mi się właśnie tą taką... tą nerwowość, tak jak to mm-hmm. nazwać, zmienić. Już staram się to wypracowywać. Ale to fajne, że o tym mówisz, bo wiesz, idealizuje się cały czas jeszcze macierzyństwo. Jeszcze czasami też ciężko, czy może inaczej. Często matki dla matek bywają najbardziej krytyczne, szczególnie w internecie i myślę, że też fajnie o tym mówić, no bo to jest w sumie z drugiej strony, jak tak na to spojrzeć, jednak docieranie się dalej z drugim człowiekiem, no to jest dalej drugi człowiek, którego no tak. Ty poznajesz od początku. I to, że tam są zgrzyty, czy że człowiek się zdenerwuje, to jest zupełnie naturalne, nie wiem, chyba trzeba być naprawdę już świętym, żeby przy tych wszystkich piszczących zabawkach i tych różnych innych rzeczach mieć to zawsze wszystko poukładane. Więc to też jest mimo wszystko chyba takie normalne, ale że dziecko wygląda jak anioł, jak śpi, to jest prawda. No. I rzeczywiście wtedy mam wrażenie, że poczucie winy jest jeszcze razy 10. Tak. A czy uważasz, to jeszcze tak w kontekście twojego partnera, że każdy zasługuje na drugą szansę? Mhm. Tak. Tak, znaczy jakby może inaczej. Ciężko mi się tak wypowiadać na temat ogółu. No tak, wiadomo, są jakieś skrajne sytuacje, tak? No właśnie, jakieś skrajne sytuacje, typu, nie wiem, jakiś morderca, albo gwałciciel, albo nie wiadomo, że pedofil, czy coś takiego, no to jakby w mojej przestrzeni nie ma na to żadnej miejsca. Zgody, nie ma na to miejsca i nie wiem. Generalnie uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę, natomiast to są tak skrajne sytuacje, że... jak sobie na przykład wyobrażam, że to miałoby dotyczyć mojego dziecka albo kogoś z mojej rodziny, no to nie, no to nie, od razu
nóż w kieszeni się otwiera. Jasne. Natomiast mówmy o normalnych jakichś tam przypadkach, tak? No to tak, uważam, że tak, ponieważ ja też uważam, że ja też dostałam taką drugą szansę od życia w tym wszystkim. Bo do tego 26 roku życia byłam, no może jakby nie cały czas imprezowałam, natomiast byłam właśnie na przykład takim tym imprezowym cugu i też nie wiedziałam, jak się to życie potoczy, bo mogłam równie dobrze znaleźć faceta, z którym, nie wiem, do tej pory bym siedziała i imprezowała i zarywała noce i nie wiadomo, jakby się to moje życie potoczyło, może bym na jakimś, nie wiem, odwyku wylądowała czy coś. A tutaj uważam, że ten pojawienie się tego mojego partnera i dla mnie, i zresztą dla niego również, bo to nawet teściowa mówi, że ja jestem pierwszą osobą, która ma na niego jakikolwiek wpływ. Mm-hmm. To właśnie my byliśmy takimi aniołami stróżami dla siebie. Że my obydwoje trafiliśmy się właśnie w tym danym momencie życia, żeby coś w tym swoim życiu zmienić. Żeby właśnie dać sobie jakąś tam drugą szansę. Żeby to życie zupełnie inaczej pokierować. Także... A jak sobie radzisz? Tak sobie myślę. No bo jednak drugi człowiek... potrzebuje takiej bliskości z drugim człowiekiem. No jednak jesteście w takiej sytuacji, że jakby tego wam brakuje na co dzień. Czy to jest coś, o czym ty myślisz? Nie wiem. Jakby jak sobie z tym radzisz? Bo tak sobie myślę w kontekście kobiet, które są też w podobnej sytuacji jak ty. No ja nie mówię o seksie koniecznie, ale nie wiem. Jak jesteśmy w związku, lubimy się przytulić, poczuć bezpiecznie. Teraz tego nie masz. Jesteś trochę... zostawiona sama sobie, no chcąc, nie chcąc. Masz na to jakiś sposób? Sposobu nie mam na to żadnego. Moja terapeutka doradziła mi tak, żeby odstawić partnera, w cudzysłowie, na półkę, jako książkę. Okay. Taką, którą zaczęłam czytać i dokończę później, za jakiś czas. I to w moim przypadku działa. Działa. Aczkolwiek jesteśmy ludźmi, ja bardzo się lubię przytulać. Do tego stopnia, że mojego partnera czasami to męczyło, a teraz znowu jak idziemy na widzenie, no to on mnie tuli, także jak sytuacje się potrafią odwrócić. Natomiast są sytuacje, że brakuje, jak Zuzka na przykład idzie spać, a ja chciałabym odpalić, nie wiem, film. Netflixa i poprzytulać się do kogoś, nie mam tej możliwości. I to są te takie momenty, gdzie brakuje i czasami, że tak właśnie taki gul po prostu na gardle chwyta, że i łzy w oczach się pojawiają, no ale na całe szczęście jest to rzadko. Ja też staram się zajmować sobie wolny czas, jak tylko mogę i to jest dla mnie receptą. Także jeżeli mogę komuś doradzić, to właśnie nie zatracić się w tej jakby żałobie, nazwijmy to, tylko właśnie działać, robić coś. Ja doskonale znam tą sytuację od podszewki i wiem, że jest ciężko, bo jak się właśnie na przykład Zuzka urodziła, no to ja też karmiłam ją i dosłownie leżałam jakby i sobie myślałam, jakby co dalej będzie i tak dalej. I właśnie dramatyzowałam. I jakby dać sobie też tą przestrzeń na to dramatyzowanie, na ten płacz, na to, że życie jest straszne i w ogóle jak to teraz będzie. Natomiast z każdym dniem dawać sobie jakieś zadania, nawet najmniejsze. Nie wiem, zasadzić jednego dnia 3 kwiatki, żeby poczuć innego dnia, nie wiem... Pomalować ściany. Pomalować ściany, naprawdę, bo to daje nam możliwość oderwania się. I nawet jakbyśmy początkowo mieli przy tym płakać, to i tak zajmuje nam czas. A w momencie, kiedy my tylko siedzimy i płaczemy, no to niestety, ale ten czas się dłuży, my zagłębiamy się jeszcze bardziej w te myśli i to jest jak takie wahadło, że ono się po prostu rozbuja do tego stopnia, że no potem no, straszne rzeczy dzieją się z psychiką. Także ja doradzam właśnie, żeby się zająć tym i wiem o tym, że tak trochę idę w taki trochę pracoholizm w tym moim życiu teraz. Jedną część życia poświęcam Zuzi, a drugą część życia poświęcam pracy. Dlatego, że mi to po prostu ułatwia tą moją sytuację. Pomaga. Pomaga mi to. Jak mój partner wyjdzie, to ja już powiedziałam. Pierwsze co to, nie wiem, jedziemy na jakieś wakacje razem, a potem ja jadę na wakacje sama. I potem dopiero będę miała taki czas, żeby jakby sama odpocząć, że wiem, że on przejmie jakby tą taką pałeczkę opieki nad rodziną. Ale na ten moment jest mi łatwiej przeżyć. Ja się do tego przyznaję, że może czasami za dużo czasu spędzam jakby w pracy, no bo moja praca, wiadomo, że jakby polegam, sama jestem sobie szefem. Natomiast mi to daje ukojenie i takie przetrwanie, no nie? Nie no, jakby cokolwiek, co sprawia, że tobie jest łatwiej, a
z drugiej strony nie jest to w żaden sposób groźne ani dla ciebie, ani dla Suzi, to dlaczego nie? A samotny urlop polecam, bo ja byłam co prawda tylko 4 dni na Rodos bez mojego dziecka i bez mojego męża i naprawdę uważam, że każda kobieta, bez względu na to, w jakiej jest sytuacji, ale po urodzeniu dziecka powinna mieć tak. takich kilka dni dla siebie. To, że się nie zatrzymujesz, to mogę potwierdzić, bo wleciałaś tutaj po prostu jak po ogień, no nie po ogień, bo siedzisz dłużej, ale wiem, że lecisz na kolejne wywiady. W ogóle nie poruszyłam tutaj tematu twoich książek, ale to celowo, bo chciałam to pytanie zostawić trochę na koniec, żeby tą rozmowę może właśnie w ten sposób podsumować. Gdybyś miała napisać książkę o swoim życiu, jaki miałaby tytuł? Na ten moment... Na ten moment dziewczyna osadzonego. Narzeczona, przepraszam. A to jest dobry tytuł swoją drogą. No. I takiego chyba jeszcze nie masz, więc... Jeszcze nie. A będą w najbliższym czasie kolejne książki? Tak. Myślę, że do miesiąca wyjdzie kolejna książka. Tym razem będzie to książka o włoskiej mafii i jestem w ogóle z siebie tak dumna, bo uważam, że zrobiłam tak ogromny progres i osoby, które czytały, już ją recenzowały, to samo mówią, że jest w ogóle niebo a ziemia pomiędzy 60, pomiędzy pierwszą książką a teraz tą. No to jakby będzie zupełnie nowa historia, ale jeżeli ja po przeczytaniu jej, po napisaniu i po redagowaniu i tak dalej, uważam, że ona jest fajna, no to znaczy, że musi być fajna. Bo generalnie ja miałam coś takiego, że 60, no jakby mam do niej sentyment do tej książki, bo jest to pierwsza książka. Natomiast jak czytałam ją później, jeszcze raz, to sobie myślę, o nie, poprawiłabym tyle rzeczy. To. Jeszcze jestem taką pedantką po prostu. Więc i przy każdej książce z tych miałam coś takiego. A tutaj naprawdę czuję taką satysfakcję i wiem, że to jest po prostu zajebista książka, to będzie zajebisty kryminał. To ja już się nie mogę doczekać, aż przeczytam, bo ja kryminały uwielbiam, naprawdę. A już na wakacjach to w ogóle jest to ulubiona rzecz dla mnie do czytania. Ja miałam dla ciebie w ogóle książki, oczywiście w tym całym, przez to, co się dzisiaj wydarzyło, opowiadałam ci. Nie przyniosłam ci. Ale to idzie, ja chętnie kupię. Tak, albo moja, nie, ale moja, mam przygotowane całą tą serię 60 i moja menedżerka albo ci podeśle, albo się gdzieś spotkacie na mieście, to ci po prostu przekażę. Super. To ja ci życzę udanego powrotu do domu, no bo Hiszpania to już teraz jest dom, a z tego co wiem, wracasz jutro. I trochę mam taką nadzieję, że może się spotkamy w tej Hiszpanii niedługo, jak ja też się tam przeprowadzę. Zapraszam. We wszystkim pomogę i serdecznie wszystkich zapraszam. Hiszpania jest naprawdę piękna, żyje się wolniej, lżej i świeci słoneczko. Chociaż teraz jest za ciepło trochę, ale w Hiszpanii, ale generalnie jest bardzo przyjemnie. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również.